Cześć, z tej strony Marcin. Czwarte zadanie od Krystiana w ramach darmowych korepetycji z funkcji kwadratowej. Zadanie mamy takie. Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji f od x równa się minus 2 x minus 1 x minus b znajduje się w punkcie w równe minus 1 druga i 4,5. Wyzna zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości nieujemne. Już się za to bierzemy. Jak od czego zacząć? Tu napisałem Wam wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej. Czyli f od x równa się a. Tu jest f od x równa się minus 2. Czyli nasze a jest równe minus 2. X minus x1, a tu mamy x minus 1. To znaczy, że x1 jest równe 1. X minus x2, tu mamy x minus b. To znaczy, że x2 równa się b. Zgadza się? Dobra. I teraz piszemy sobie bardzo fajny wzór, że P, czyli współrzędna wierzchołka, pierwsza x-owa współrzędna wierzchołka, to jest x1 plus x2 podzielić przez 2. P jest równe oczywiście minus 1 druga. Dwójeczkę sobie przepiszemy, a w liczniku zamiast x1 wstawimy jedynkę, a zamiast x2 wstawimy b. I wyliczymy b. Czyli pomnożymy przez dwójkę, czyli minus 1 druga razy 2 to jest minus 1. Dwójki się skasują, więc będzie 1 plus b. Odejmiemy jedynkę, czyli minus 2 równa się b, czyli ostatecznie b równa się minus 2, czyli tu możemy napisać, że to jest minus 2. I teraz wyzna zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości nieujemne. Czyli mówiąc inaczej, jest większa bądź równa od 0. Żeby Was Wam nie przyszedł do głowy pomysł, to w takim razie podstawię tu minus dwójkę, wymnożę sobie postać iloczynową, policzę deltę x1, x2, masakra długo, po co? Przecież masz już miejsca zerowe. Czyli możesz sobie od razu narysować tę parabolę, jak ona wygląda, prawda? Zaznaczmy sobie miejsca zerowe. 1, czyli na przykład, no może większe to zrobimy. Tu jest jedynka oraz x2 równe minus 2. Wierzchołek jest minus 1 druga oraz 4 i 1 druga, czyli gdzieś tu jest nasz wierzchołek. Czyli naszą parabolę możemy już narysować, a niech będzie na zielono. Tak? No oczywiście ramiona są w dół, ponieważ a jest ujemne. I my mamy znaleźć z wszystkich argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne. Czyli, zobaczcie, ta nasza parabola, ona tu jest pod osią x, więc tu jest ujemna. Tu jest pod osią x, więc tu jest ujemna, tak, tutaj. Natomiast nad osią x jest odtąd, tu i tu, prawda? Czy tu jest dodatnia. Tak, a ma przyjąć wartości nieujemne, czyli większe bądź równe 0. Czyli x należy, nawias domknięty, odtąd, czyli od minus dwójki, dotąd, bo tu jest cały czas nad wykresem, do jedynki. I to kończy nasze zadanie. I tyle. Jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie o tym w komentarzach, a ja zmykam do ostatniego zadania od Krystiana. Łapki w górę, standardowo mile widziane. Na razie, cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.